Siemaneczko wszystkim, z tej strony MikuT i witam was w specjalnym odcinku, bardzo możliwe, że ostatnim w tym roku, ale głowy nie dam. Jest to odcinek oczywiście świąteczny, kończymy rok, zbliżają się święta, pewnie oglądacie ten odcinek, właśnie ten filmik w Wigilię prawdopodobnie. Więc cóż, co mi zostaje innego niż życzyć wam samych sukcesów, słodkości, miłości i w ogóle wszystkiego to najpiękniejsze oczywiście w ten piękny, wyjątkowy dzień. Nawet tym, którzy tego święta nie obchodzą, bo wiem, że mogą być i takie osoby, chociażby ze względu na inne wyznanie, ale nie zmienia to faktu, że no, w ten dniu trzeba być dla siebie miłym, uprzejmym i się dzielić wszystkim, co jest najlepsze w naszym życiu. Dlatego właśnie ja przesyłam wam sporo energii, sporo dobrych myśli, mimo wszystko, że na moim kanale dominuje ciemnota, nie zmienia to faktu, że ludzie, którzy to oglądają moje filmy, są naprawdę zacni i cieszę się, że mam szczęście. Niedługo wybiję was 10 tysięcy, więc pewnie coś specjalnego przyszykuję z tej okazji, a na razie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, odejdźcie od tych komputerów, zostawcie tego wota, spędźcie czas troszeczkę ze znajomymi, z rodziną, nieznajomymi tak naprawdę, z rodzinką przy świątecznym stole, bo to na razie jest najważniejsze i troszeczkę tego brakuje chyba w dzisiejszym takim szybkim życiu, żeby trochę tak usiąść, przysapnąć troszeczkę i się nacieszyć tym, co jest naokoło nas, bo niestety po ten cały wyścig za pieniądzem troszeczkę tutaj nam klapki nałożył na oczy, więc pamiętajcie, naprawdę świat jest fajny, świat jest piękny i trzeba troszeczkę połapać garściami z tego świata, zamiast iść prosto z prądem. I tego wam życzę, żeby właśnie ta droga pod prąd była jak najbardziej przyjemna, jak najbardziej prosta. I słyszymy się zapewne w nowym roku, ale wcześniej zapraszam was na strumyk, tak? Będzie taki Twitch poświąteczny, mam troszeczkę czasu, mam drugi monitor od Foxa, mojego dobrego znajomego z byłego już klanu TDSTX-ów, więc wreszcie będę mógł sobie na legalu spokojnie z wami porozmawiać, zarówno na czacie podczas gry, no i przy okazji troszeczkę pogramy. Trochę się w garażu zmieniło, więc pewnie zaczniemy nowy rok od nowego odcinka garażowego, czemu by nie, a przy okazji pogramy sobie właśnie, jeszcze nie wiem którego, czy 28, czy 27, na pewno będziecie wiedzieli, ponieważ to się pojawi na YouTube, więc spokojnie będziecie wszyscy na bieżąco. A na razie jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, trzymajcie się ciepło, chociaż w sumie te święta dzisiaj nie są jakieś wielce mroźne, wielce śnieżne, ale cóż, taki mamy klimat, jak powiedział klasyk, a raczej klasyczka. Do usłyszenia i nie obiedźcie się za bardzo smakołykami. Tyle z mojej strony.